Również w środę 18 maja błogosławiony Jan Paweł II obchodziłby 91. rocznicę urodzin. Jego ponad 26-letni okres posługi Piotrowej w Kościele okazał się najdłuższym pontyfikatem XX wieku i trzecim co do długości w dziejach Kościoła. Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii Skaczorowskich, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Rodzina Wojtyłów mieszkała w kamienicy przy ulicy Rynek. 20 czerwca 1920 roku Karol został ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez księdza Franciszka Żaka. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Kuczmierczyk, szwagier matki, i Maria Wiadrowska, siostra matki. W wieku 20 lat Karol Wojtyła nie miał już najbliższej rodziny, matki, ojca i brata. Jesienią 1942 roku podjął decyzję, że będzie księdzem. 1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła otrzymał święcenie kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiechy. Nazajutrz w krypcie świętego Leonarda na Wawelu odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Później praca naukowa, biskupstwo i godność kardynalska. 16 października 1978 roku Kolegium Kardynałów zebranych na konklawę wybrało Karola Wojtyłę ojcem świętym, który przybrał imię Jan Paweł II.